Dzień dobry, Jacek Szopiński, witam w drugiej kawie. Dziś naszym gościem jest człowiek licznych talentów, można powiedzieć człowiek renesansu. Tomasz Wróbel, radny, dyrektor sportowy Gwardii Opole, prezes AZS-u, inspektor w Mosirze zajmujący się okrąglakiem. Czy coś pominąłem, panie dyrektorze? Jeszcze członek Rady Ekspertów Ministerstwa Sportu i Turystyki, wiceprezes AZS-u Zarządu Głównego w Polsce, czy by się znalazło? Czyli jakby podwójny prezes i pojedynczy dyrektor. To ustalmy, że będę mówił do pana, panie dyrektorze. Okej, może tak. Panie dyrektorze, zacznijmy może od okrąglaka, którego pan został kierownikiem, dyrektorem. Jak będzie się nazywał? Czy po prostu osobą odpowiedzialną? Nazywajmy to teraz osobą odpowiedzialną. Mhm. To duża odpowiedzialność, bo duży obiekt. Chyba tak, no bo to jest przede wszystkim, zdaje się, najważniejsza inwestycja sportowa w mieście. No i wszyscy tęsknią za tym okrąglakiem, który był kiedyś. Wszyscy wiążą z nim duże nadzieje. No ja i myślę, że wszyscy tęsknią za tym nowym okrąglakiem, bo za tym starym no, to pewnie tylko ci, którzy sentymentalnie właśnie. Myślę, że to jest duża odpowiedzialność w tym, żeby rzeczywiście nie tylko otworzyć halę, bo to nie na tym polega, tylko żeby ta hala od razu z miejsca żyła i stała się takim kultowym miejscem Opolan. I aby każdy chciał przeżyć emocje związane ze sportem, przede wszystkim na okrąglaku. Rozumiem, że nie tylko będą to emocje na zasadzie takiej, że będą tam organizowane jakieś duże wydarzenia, ale też będą tam te mniejsze emocje, to znaczy pewnie jakieś kluby, jakieś związki sportowe będą tam. To się na pewno na kilka działów by trzeba było podzielić, bo jedną rzeczą jest te rozgrywki cykliczne, które będą miały polskie kluby. Inną rzeczą są takie rzeczy, które powinny wejść na stałe, jak kiedyś były turnieje organizowane przez Pawła Kiszki w Kiszkę w futsalu. To pamiętam jeszcze. Wakacje w mieście czy Biała Zima. No ale tutaj też jest szereg nowych rzeczy, które trzeba wprowadzić. Ja chciałbym, żeby na okrąglaku stałe miejsce znalazły też zawody we sporcie, który jest teraz bardzo dynamicznie rozwijającą się branżą. Jak pan nazwał tą dyscyplinę? E-sport. E-sport, czyli tak. Co to takiego jest? To jest bardzo dynamiczna branża, która się rozwija. Zresztą... Czy to jest sport podlegający na klikaniu w komputer? Tak, to jest, ale to często ludzie nie traktują tego poważnie, natomiast... Nie wiem, że w sportku na przykład odbywają się jakieś gigantyczne imprezy. Dokładnie, w marcu bodajże są zawody. Zresztą w 2013 roku jedna z gier League of Legends została w Stanach Zjednoczonych już uznana jako sport. I na tej zasadzie wszystkie turnieje, które są tam organizowane, sportowcy grający w to mogą nabywać wizę, żeby wjechać do Stanów Zjednoczonych. Więc to jest naprawdę poważna sprawa i poważny biznes. I nie można przechodzić obok tego obojętnie. Więc to jest jedna z nowości, którą też chciałbym, żeby zagościła na okrąglaku. Ciekaw jestem, kiedy się doczekamy, że któryś z tych e-sportów zostanie dyscypliną olimpijską. No ja bym nie chciał dożyć takich czasów. Trochę to komercjalizuje się nam rzeczywiście Igrzyska Olimpijskie. Ale wszędzie tam, gdzie nas nie ma, no to ktoś inny wypełni tą niszę. I dlatego powinniśmy być tam w tych wszystkich nowych sprawach, które ludzi zapalają. I jak rozumiem, jak słyszę już, cytując klasyka, pomysła na okrąglak już pan ma. Także chyba wszystko będzie dobrze. Myślę, to teraz właściwą drogę uda to, mi się obrać. To teraz jeszcze przejdźmy krótko z konieczności przez pozostałe pana aktywności. To znaczy może teraz trochę o Gwardii Opolskiej. Rozpoczęły się Mistrzostwa Świata, także mamy tam swojego rodzynka Adama Malhera. I bardzo dobrze sobie radzi. No i może być wyróżniających się zawodników na pewno. Może być rzeczywiście ikoną tej reprezentacji. Mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że nie będzie on pierwszoplanową postacią jedyną. Bo dużo się mówi o polskiej reprezentacji. No jest zmiana pokoleniowa, ale historia często pokazuje, że... Że młode wilki, żądne sukcesu potrafią zamieszać w tym kociołku. Jak choćby Niemcy z ostatnich Mistrzostw Europy w Polsce. Też przyjechali młodą drużyną i w młodości tkwi taki dynamit. No może być rzeczywiście, może być z jednej strony tragicznie w jakichś meczach, z drugiej strony mogą się pokusić o wielkie niespodzianki. No to jest chimeryczność. Ona jest taka charakterystyczna dla młodych zawodników. Przed turniejowe zmagania naszych szczypiornistów nie dały jakiejś jednoznacznej odpowiedzi, jak będzie przecież. No. Oczywiście, turniej ma też swoje prawa. Nam też, jako Gwardii, przed sezonem po różnych problemach, po różnych zajściach nie dawano za dużych szans w lidze. Raczej w wypowiedziach wielu dało się czuć ton taki...
zobaczymy coś, może się uda wygrać i raczej myśleli, że nasze zwycięstwa pierwsze były jako incydenty. Cała runda pokazała, że to wszystko miało jednak znaczenie. Dobre podstawy organizacyjne, atmosfera, bo my atmosferą wygrywamy te mecze. Postawienie na młodych polskich zawodników, na Opolan, którzy wracają jak Przemek Zadurejaka. Utrzymanie Adama Malhera, które było bardzo ważne. No i to wszystko sprawiło, że jesteśmy drużyną na piątkę, no, na półmetku rozgrywek. Liczymy na to, że się uda tą pozycję w tym momencie obronić, bo to byłoby jednym kolejnym krokiem do przodu, aczkolwiek ten sezon traktujemy jako taki sezon wejściowy. Myślę, że w przyszłym sezonie będziemy stawiać sobie już cele większe, tak jak i cała liga. To jak rozumiem, skoro większe cele w przyszłym sezonie, to no to dyrektor sportowy pewnie już też szuka potencjalnych wzmocnień. Czynimy już pewne ruchy. Myślę, że w przyszłym tygodniu będzie można już zakomunikować o pewnych ruchach też transferowych. Dlaczego nie dzisiaj? Dlatego, że pewne rzeczy lubią ciszę i dlatego rynek nie śpi, a mamy tych uzdolnionych graczy na rynku niedużo, dlatego warto, żeby pewne rzeczy zostały po prostu jeszcze w tajemnicy. Okej, to już niech się Państwo szykują na bombę, która, mam nadzieję, że to będzie bomba, albo przynajmniej bombka. Albo przynajmniej bombka, no jak choćby z Michałem Lemaniakiem troszkę. Michał Lemaniak był, grałby w rezerwach Wisły Płock, dzisiaj jest jednym z najlepszych strzelców ligi. To pokazuje to, że w młodzieży tkwi naprawdę wielki potencjał i warto im dawać szansę. A często jak są duże pieniądze, to nie patrzy się na tych młodych zawodników, bo jak mam pieniądze, to kupię sobie zawodnika zagranicznego. Jasne, nie sztuką jest wygrać wszystko mając gigantyczny budżet. Sztuką jest tak kombinować, żeby z budżetem skromnym zajść jak najwyżej. Dokładnie. Absolutnie oczywiste. To jeszcze teraz na koniec porozmawiajmy o takim trochę rodzynku na tym sportowym torcie. Tak? Będziemy teraz balować. Panie dyrektorze. A, będziemy balować, tak, dzisiaj będziemy balować w Kubaturze, bal sportowca, kolejny już, nasty, ja już 13 bal będę właściciel, prowadził. Operator Kubatury przyjedzie w związku z tym? Czy... Kuba nie, Dawid, jego brat, zresztą absolwent Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, będzie na pewno. Zresztą dużo gości się zapowiada, my zawsze mamy tam ponad 300 osób. No i to jest połączone z naszą zabawą, plebiscytem na najpopularniejszego sportowca, ale też wiele innych wyróżnień jest wręczanych. To jest też ważne, dlatego że w sporcie nie zawsze liczy się tylko skupienie przygotowań do zawodów, ale trzeba też właściwie celebrować sukces. I musi być czas na pracę i musi być czas na świętowanie. Teraz nastał czas świętowania, więc myślę, że po raz kolejny wszyscy spotkamy się i wyjdziemy w szampańskich nastrojach nad ranem. Tylko ostrożnie, bo może być ślisko. Proszę mi jeszcze powiedzieć, mówi Pan o celebrowaniu sukcesów. To wymieńmy te najważniejsze, które będziecie celebrować dziś. To jest dla nas ważny rok ogólnie, bo my działamy na wielu płaszczyznach. To jest od sportu dzieci i młodzieży, gdzie w kategoriach młodzieżowych, myślę, w tym roku największe sukcesy, jeśli chodzi o short track. Mamy taką grupę młodych, zdolnych zawodników short tracku, że pozazdrości nam ich cała Polska. Zresztą mamy trenerkę kadry narodowej, cała teraz kadra uniwersjadowa, to też są nasi zawodnicy. Następną rzeczą to są drużyny ligowe. Drużyny ligowe budują show, cotygodniowe, to jest potrzebne. Koszykarze awansowali z trzeciej do drugiej ligi, radzą sobie tam nieźle. Siatkarki awansowały z drugiej ligi do pierwszej ligi, no i też teraz kolejne wyzwania przed nami, jak gdyby. To też kolejne wyzwania obu drużyn, żeby wejść do no właśnie, czyli jednak, na okrągłe. Czyli jednak chcielibyście, żeby te drużyny weszły do najwyższych klas rozgrywkowych, tak? Czy wystarczy na to pieniędzy, czy jest inaczej, jakiś pomysł to jest, na to? Wszystko jest kwestią dobrej organizacji. My na razie, jeśli chodzi o siatkarki, musimy okrzepnąć pierwszej lidze. Przeskok z drugiej do pierwszej jest olbrzymim przeskokiem. Przeskokiem organizacyjnym, przeskokiem sportowym, również finansowym, więc łatwo nie jest, jak wiadomo. Może trochę łatwiej jest przeskoczyć z drugiej do pierwszej ligi w koszykówce w tym momencie, ale to też my się nie spieszymy. W sporcie, to już mnie życie nauczyło, trzeba planować dokładnie wszystkie rzeczy i być bardzo cierpliwym, bo wiele było takich chętnych, którzy chcieli zrobić sukces bardzo szybko i później zapominali o wielu rzeczach i to się obracało przeciwko nim. Dlatego cierpliwie
idziemy do przodu krok po kroku od wielu lat. No i możemy się dzisiaj pochwalić tym, że mamy 1,5 tysiąca członków. Jesteśmy chyba największym klubem, jeśli chodzi o liczbę członków, którzy opłacają regularnie składki. To nasz sukces. No i tak wiele imprez, które organizujemy i jak dobrym jesteśmy organizatorem, to też udało się dzięki temu osiągnąć kilka sukcesów w tym 2017 roku już przyznaniu imprez, bo w maju, na przełomie kwietnia-maja, będziemy mieli finały akademickie Mistrzostw Polski w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn na 600 osób imprezę. No i największa impreza w październiku, 19 października, Gala Sportu Akademickiego, więc przyjadą do nas medaliści uniwersytetu, dyrektorzy najlepszych szkół, czyli ministrowie. Trochę pogracie w siatkówkę i trochę pobalujecie. Tak? Będzie na pewno dużo się działo w tym 2017 roku, a że to jest rok 800-lecia Opola, który jest szczególnie w naszych sercach, no to będzie nam niezwykle miło uczestniczyć w tych obchodach. A rok 2016 sportowcy podsumują dziś na balu w Kubaturze. Życzę dobrej zabawy. Dziękuję za odwiedzenie nas. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.